Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy grę Batman. Chyba film Batman wszyscy znają, oglądali. Gra jest z 90 roku i została wydana przez firmę. Zaraz nam się tu pojawi. Przez jaką? Atari Games, o ile dobrze pamiętam. Ale zaraz jeszcze potwierdzimy to. Tak, Atari Games. Dokładnie. O co chodzi w tej grze? No chyba nie muszę tutaj wyjaśniać. Demko przed chwilą nam pokazało, natomiast za chwilę sobie zagramy. Wrzucamy oczywiście trzy kredyciki. Trzy kredyty wrzucone, no i rozpoczynamy rozgrywkę. No dobra, niech będzie 7. O, można sobie kucać, można skakać, strzelania jako takiego nie ma. No dobra, idziemy do przodu. No taka typowa, można powiedzieć, bijatyka w pewnym sensie. Chyba. O, zabili mnie. No patrzcie. A, tym się skończy, dobra. W niektórych grach jest niestety inaczej, jeśli chodzi o obłożenie przycisków. I tutaj się czasami po prostu mylę. No. Coś a la zdjęcie nawet. No 90 rok, no to już... O, teraz jedziemy sobie samochodem. Aha, czyli muszę tu strzelać. Chyba. Dalej. Dobra. No i kogoś tam... Tu żeśmy się znowu zderzyli. Nie wiem, czy mam we wszystkich strzelać, czy tylko w niektóre. Co? No dobra. O. Tu nie mogę, dobra. Tutaj też nie mogę? To co mam zrobić, jak nie mogę ani tu, ani tu? O, skoczyłem, patrzcie, udało się. A, zaskoczyłem, czekajcie. Czyli muszę teraz tu na górę. A, zrzucili mnie, no patrzcie, jaki wiśnie. Dobra. Oj, nie udało mi się. Zabity jestem, no niestety. No dobra, tu już dalej zaczynamy sobie elegancko. Jakieś czarne charaktery. O. No kiepsko mi idzie coś. Na Batmana chyba się nie nadaje. Go załatwić. Jak nie mogę, nie mam żadnej broni. Aha, tutaj. Aha, czyli muszę dorzucić monety. Dobra, dorzucimy monety. Jakieś tam. I w tym momencie mamy 7 żyć. No dobrze. Tu jest jakiś ogień chyba. A, i to nie należało wskakiwać do tego, dobrze. No tak. A może wyżej spróbujemy? O, udało się, patrzcie. Czekajcie. Tu wskoczymy sobie tu. Chciałem tak na krawędzi stanąć,
żeby wskoczyć sobie po prostu tutaj. O! I teraz tak. O! Co jest? Myślałem, że nie mogę, dobra. O! Ładnie, ładnie. No i lecimy sobie dalej. A tu już koniec jest tego dobrego. Aha, czyli mam jakąś broń do rzucania. No dobrze. Ten jakoś dziwnie lewituje opadając. No ale niech będzie. Czekajcie, w górę mam iść, tak? O, zabił mnie. To jakiś fioletowy charakter. W przeciwieństwie do czarnego. Wiecie, co ja mogę zrobić? Ja nie mogę mu nic zrobić. A mogę jednak. Rzuciłem go do... lawy jakiejś gorącej. Dobrze, lecimy dalej. Co tu w tym muzeum będzie? O proszę, z obrazów wychodzą. Ale sprytne. Jakieś te śmieszki takie. A, czy ja nie mogę tego w ogóle ten? Muszę... Dobra, to ja w takim razie w górę się muszę wespiąć. Wyżej mogę, czy nie mogę? Nie mogę. A chyba przez to trzeba było przeskoczyć. Dobra, bierzmy to. Ajajajajaj. Czekajcie. To tu w górę od razu się spróbujemy przemieścić. Dobra. Przeskoczyłem ładnie. To chyba mi nie szkodzi jakoś. Czy szkodzi mi? Szkodzi chyba mi. Dobra. Aż to przeleci. Dobra, ładnie. Oj, coś obraz rwie. Ojejku. Śmiszek mnie załatwił. Dobra. Dobra. Udało się go rozwalić. To co to? O, z tyłu coś mi atakuje, słuchajcie. Dobra, ładnie. Do przodu. O! No niestety. Dobra, rozwaliłem to. Ładnie. Kurde. Przecież ja rzucałem w tego. No dobrze, wrzućmy sobie to, start. Czekajcie, coś jest. Dobra. Coś to mi się to nie podoba. Dobra. Kurde. Tam chyba trzeba podskakiwać, przeskakiwać przez te jego tego. Spróbujemy, dobra. Uwaga. O, jest, dobra. Uratowałem królewnę. No, ładne autko, ładne. Dobra, strzelamy, lecimy, nie śpimy. Tak, muszę coś
zdecydowana, dobra. Ładnie. Ładnie. No taka gra, powiem wam, nie jednolita, jednostajna taka, tylko no i jakaś jazda samochodem jest, i jakaś taka bijatyka, i no urozmaicona jest po prostu. Fajnie zrobiona, chociaż no grafiką nie zaskakuje jakoś specjalnie, muzyka no też na średnim poziomie jak na rok 90. No ale zagrać sobie można. Przyznam szczerze, że nie widziałem tej gry nigdy na automatach, takich fizycznych automatach. Natomiast, no dobrze, będziemy uważać. Natomiast, no. Natomiast, pewnie no gdzieś ona tam była popularna, bo film, jak wszyscy wiemy, no cieszył się faktycznie dużym powodzeniem. Także przypuszczalnie gra również powinna mieć duże wzięcie. To faktycznie ciężko. Do niego z takimi tymi, a ten mnie kurde z pistoletu potraktował. No nieładnie z jego strony. Czekajcie, czy ja mogę tutaj... O, mogę! Patrzcie, mogę już wskoczyć. Tak, nie wiedziałem. Tylko nie mogę się cofnąć już. Jak pójdę ten kawałek do przodu, to już nie ma możliwości cofnięcia się. Dobra, czekajcie, jak to zrobić, żeby mieć to w miarę opanowane? Oni tutaj łażą cały czas, dobra. Dobra. Aj kurde. Nie udało się. No rwie mi tutaj obraz niestety dosyć mocno. Ale nic na to nie poradzimy. Czekajcie, jakbyśmy tam wskoczyli sobie wyżej. O, właśnie. Tak jak nam tutaj pokazuje. A! Dobra. Ładnie. Dobra, dobra. Dobra. A! A! Co jest? No i tak to mniej więcej by się przedstawiało. No, gierka fajna. Zobaczymy, czy będzie wpis. Już nie będę więcej wrzucał. Zobaczymy, czy coś się uda któreś miejsce zająć przy takiej ilości żetonów, które zainwestowałem w rozgrywkę. O, jest coś. Patrzcie. Congratulations. Czekaj. Jest. No proszę. Drugie miejsce zająłem, słuchajcie. Drugie miejsce, dobrze. Ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Jeżeli tą gierkę macie, to ewentualnie w komentarzach możecie napisać, jak wam się udało przejść, dokąd i jak w ogóle ten tytuł oceniacie, bo strasznie jestem ciekaw właśnie, jak inni to postrzegają. No, ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Cześć.